Przy zbiegu Karowej i Krakowskiego Przedmieścia wystawa ukazująca Warszawę i jej mieszkańców w latach 50., 60. i 70. ubiegłego stulecia. To około roku 59. Taka moda panowała wówczas w stolicy. Autorem zdjęć jest słynny fotoreporter tygodnika Stolica, artysta-fotografik Zbyszko Siemaszko. Niezwykłemu talentowi reporterskiemu artysty zawdzięczamy wrażenie, że miasto żyje. Choć to tylko fotografie, to ruch i życie zostało zatrzymane na ułamek sekundy i toczy się tam dalej.